Uwaga, uwaga, nie przewijaj tego shortsa, pokażę ci w nim najbogatszego księdza na świecie. Powiem, jaki jest jego majątek, ile on zarabia i te sprawy, więc zostawcie szybko łapkę w górę pod tym shortsem. Jeszcze szybciutka prośba, żebyście zostawili subika na moim kanale. Mega chciałbym wbić 100 tysięcy subskrypcji, jest to moje marzenie, więc jak możecie, to walnijcie z góry, dziękuję każdemu. Pierwszy ziomek to Kenneth Copeland, 760 milionów dolarów. To jest jego majątek, ten gość jest pastorem, nie tyle co księdzem, co pastorem, ale... Prowadzi on swoje kazania na całym świecie, uczy ludzi o Bogu i te sprawy, dlatego no jak najbardziej myślę, że można to podpiąć tak jakby trochę pod księdza. Może też ewangelistę bardziej, rozumiecie o co chodzi. A jeśli chodzi już o typowego księdza, no to musimy tutaj powiedzieć o księdzu Rydzyku, którego chyba każdy w Polsce zna. No ma on bardzo duży majątek, między innymi też jest on założycielem Radia Maryi. Chyba nie muszę przedstawiać, jakimi furami jeździ, w jakim luksusie sobie żyje, a no typowo jest on księdzem, więc no. Kto jeszcze nie zostawił, to jak możecie, walnijcie tego subika mordki. Mega będę wdzięczny. Źródłem tego odcinka jest kanał Top 10 Wszystkiego.